Witamy Państwa w drugim odcinku Stanek z Religii. Po godzinach niedzielny wieczór wyborczy na hali widowiskowo-sportowej w Świeciu nie obowiązuje. Tutaj gra na całego, a dzisiaj naszymi gośćmi jest drużyna Polchemu. Tomek Nowicki, Marcin Wasilewski, Maciej Grodzki. Witam Was panowie. No cóż, ten mecz z Gazetą Pomorską, mimo takich dobrych momentów z Waszej strony, jednak pokazał, że drużyna, która ma to większe ogranie nie tylko na hali, ale także na trawie, ma jakieś te schematy poukładane. No Wy tego w pewnym momencie, Wy tego nie mieliście, no ale graliście dla zabawy, graliście najlepiej tak jak potrafiliście. Właśnie. No dokładnie, nie mieliśmy jakoś tak specjalnego zgrania, oni widać, że trenują, często grają ze sobą, właśnie tak jak tutaj wspomniałeś, i na trawie, i na hali. U nas brakuje jako tako właśnie tych treningów wspólnych, jakiegoś zgrania taktyki. No co tu dużo powiedzieć, to był zespół, który po prostu walczy o puchary, a my jesteśmy typowo trzecioligowym zespołem tutaj w Staleksie. Ewentualnie możemy pograć w tym sezonie o drugą ligę, ale zobaczymy, co przyniesie los. Jesteśmy młodą drużyną, dopiero gramy ze sobą drugi rok, tak co roku przychodzą nowi zawodnicy, także myślę, że jeszcze mamy czas na ogranie się. Spokojnie, jesteśmy młodzi, dużo przed nami. Myślę, że będzie dobrze. A chłopacy z Pomorskiej są, no widać, że zgrani, grałem ze sobą już któryś tam sezon, tak? Grałem też na trawie razem, także są zgrani i no, walczyliśmy tyle, ile mogliśmy, dostrzeliliśmy, były sytuacje, żeby coś ukuć więcej. Tu Marcin popisał się ładną bramką, ale niestety zaliczyli mu jakąś samobójczą, czy zaliczyli jakąś samobójczą bramkę. No, myślę, że pozytywnie wypadliśmy. Maciej, Pomorska.pl, obrońca pucharu z zeszłego sezonu, i widać, że mimo że są to zawodnicy, tak jak tutaj mówimy, którzy grają na dużym boisku, którzy grają na trawie, no to nawet schematy przy rzucie wolnym, tak? Oni już wiedzą, jak chcą to zagrać, wiedzą, gdzie chcą dokładnie zagrać tą piłkę i kto ma gdzie się pojawić. To widać od razu. No tak, ja też tutaj nic nowego nie powiem, przed moimi przedmówcami. No tutaj widać tą mądrość piłkarską zdecydowanie większą. Chłopacy z Polchemu dzisiaj też troszeczkę osłabieni. Nie było Mateusza Piórkowskiego, nie było Arka Jasińskiego, nie było Michała Pamulaka, także to już są trzy na pewno mocne nazwiska w ich stawce, które no, naprawdę potrafią dużo zdziałać na tym parkiecie. Także też takie małe usprawiedliwienie, ta porażka, może w dużych rozmiarach, ale no, serce zostało na pewno zostawione. Jeżeli chodzi o drużynę pomorską, ogranie widać, no tutaj nic mądrego nie wymyślę, także no, oni na pewno takie mecze traktują jako przetarcie, poćwiczenie nowych schematów, zagrań. Prawdziwe granie dla nich zacznie się dopiero pewnie od strefy barażowej. Panowie, rok temu wszyscy na Was mówili, tutaj policjanci z Polchemu, no ale przed tym sezonem tak trochę podnieśliście głos. My nie jesteśmy tylko policjantami, tutaj są jeszcze z nami inne służby, więc no tak naprawdę jakie służby mundurowe możemy, jak przedstawicieli jakich służb możemy znaleźć u Was w zespole? No na przykład sam Piórkowski jest wojskowym, paru chłopaków mamy też ze Straży Pożarnej, naszej tutaj ze Świecia. Nie wiem, czy ze Straży Miejskiej ktoś jest, chyba nie. I no i Michał jest policjantem, nie? No to wiadomo. A Wy co robicie na co dzień? My co robimy? Czy jesteście też w służbach mundurowych, czy nie? My nie jesteśmy. Jesteśmy magistrami. Tak, pracujemy po prostu i teraz już większa część zespołu jest taką pozamundurową niż mundurową częścią drużyny. Skąd się wziął pomysł na Waszą grę w Staleksie? Pojawiliście się przed poprzednim sezonem. Jak to się stało, że tutaj trafiliście? No ja pierwszy raz zagrałem w Staleksie w zeszłym roku. Tak tutaj trochę mnie Marcin namówił. Michał tutaj miał swoją drużynę właśnie ze strażakami, policjantami. No, potrzebował jakiegoś tam wsparcia, także zdecydowałem się przyjść no, amatorsko pograć i zostaliśmy tutaj na dłużej. Znaczy na razie gramy i
myślę, że nie skończę w tym sezonie, że jeszcze się pojawię na pewno w przyszłym i tak długo jak będziemy finansowani przez Polchem właśnie właściciela właścicielskiego Zdzisława. No, dokładnie, właśnie Michał szukał jakiegoś sponsora do Stalex Ligi, ponieważ no wiadomo, indywidualnie to ciężko uzbierać pieniążki, bo to jest płatna liga. No i znalazł właśnie mojego tatę i no, pochwalić się trzeba trochę, nie? I tata zasponsorował, zgodził się, koszulki poszły w ruch no i tak się zaczęła nasza przygoda ze Stalexem. To każdy chyba tutaj uczestnik chciałby mieć takiego tatę, który by jeszcze tutaj coś zasponsorował. Maciek, jak ty oceniasz na przestrzeni tego całego sezonu i początku tego sezonu drużynę Polchemu? No chłopacy, tak jak tutaj powiedzieli, to jest taki trzecioligowiec i oni tutaj przychodzą tak naprawdę po to, żeby też spędzić chyba fajnie zimę, fajnie, aktywnie, nie siedzieć tylko w domu przed telewizorem, aktywnie oglądać każdy mecz w telewizji, tylko też tutaj trochę pobiegać. Jak ty oceniasz tą drużynę? Czy ja może się odniosę tylko i wyłącznie do poprzedniego sezonu, czyli ich debiutanckiego. Na początku pierwsze 2-3 mecze, no na pewno takie wyjście na parkiet bardzo przestraszeni. Było to widać nawet tutaj w samym poruszaniu się, ale im dłużej ta ich zabawa trwała, no potrafili naprawdę tutaj powalczyć. Sama końcówka sezonu to już naprawdę bardzo dobre granie. Też tutaj no, świadczy to o graniu we finale w Pucharze Pocieszenia przeciwko drużynie z Cylii, która no, potrafi naprawdę grać i dzisiaj też to udowodniła. Śmiem twierdzić, że gdyby sezon trwał ten pierwszy w wykonaniu Polchemu dłużej, mogliby troszeczkę więcej tutaj napsuć krwi faworytom. Panowie, jesteście już tutaj drugi sezon. Wiecie, jak to wygląda tutaj od środka, no to może tak w kilku słowach ocenicie, jak wy widzicie tutaj te rozgrywki okiem zawodnika. Myślę, że te rozgrywki są bardzo na wysokim poziomie. Tak jak tutaj chłopacy pokazali z gazety, no, zasługują na tą Ekstraligę. My jeszcze musimy trochę potrenować, zgrać się. Tak myślę, że takim składem, jak mieliśmy dzisiaj, plus ci nieobecni, którzy dzisiaj nie mogli przyjść z powodu kontuzji lub innego powodu, no, zgramy się razem, to powalczymy o nawet drugą, może kiedyś w przyszłości, pierwszą ligę. Może Puchar Pocieszenia w tym roku. Chyba Syli jednak uda się awansować, no być trochę wyżej niż w tej trzeciej lidze. Może ten Puchar Pocieszenia w tym roku wam się udało wywalczyć. No jak wspomniałem, chcieliśmy walczyć o drugą ligę. Pierwszy mecz remis, drugi mecz no porażka, ale to wliczaliśmy w straty. Jeszcze są dwa mecze przed nami. No zobaczymy, co po prostu los, szczęście i nasze zdolności przyniosą w kolejnych rozgrywach, w kolejnych meczach i zobaczymy na koniec tej fazy grupowej, jak się powiedzie. Tam obok nas dzisiaj stał taki jeden pan, no to chyba wasz trener jest, bo ciągle tam uwagi przez cały mecz, przez całe 40 minut. W ogóle docierały do was te informacje, czy tutaj na boisku, jak każdy z was był tak skoncentrowany, że nawet nie słyszy, co się dzieje na trybunach? No na pewno bardziej trenera było słuchać niż nas samych. Sami sobie próbujemy podpowiadać jakoś, że jakieś krycie, coś w tym stylu, ale trenera najlepiej było słuchać, mimo że nie siedział z wami tutaj na ławkach bocznych, tylko na trybunach, ale no jednak nerwy wygrywały bardziej z nami niż te uwagi trenera. Tomek, a jak ty to oceniasz? Poziom koncentracji wasz przed meczem, przed takim meczem, gdzie wiadomo, że nie jesteście tutaj faworytem, to sprawia, że jesteście bardziej spięci, że trzeba uważać, żeby nie skończyło się wysokim wynikiem. Czy wychodzicie na luzie z uśmiechem na ustach i po prostu mówicie sobie, gramy swoje? Był taki w szatni moment, że
powiedzieliśmy sobie, że gramy swoje, tak, że po straconych bramkach no, nie krzyczymy na siebie, ustawiamy zawodników, ustawiamy siebie nawzajem, podpowiadamy sobie i no, spróbujemy jakoś przeszkodzić Pomorskiej, żeby strzeliła nam jak najmniej bramek. Tak, chcieliśmy też strzelić im parę bramek, żeby się jakoś pokazać chociaż kibicom, żeby nie myśleli, że to oni są tutaj najlepsi. Jakoś pokazać się, no nie udało się niestety. Może przyjdzie jeszcze taki czas, że dojdzie do rewanżu i zagramy i pokażemy coś więcej niż dzisiaj. Zagraliście już dwa spotkania w tej grupie A z systemem w świecie remis. Dzisiaj porażka. Przed wami jeszcze bodajże Akropol. No to będzie i Sparta przyszedł dokładnie, ale chyba ten mecz z Akropolem będzie teraz no, bardzo ciężki. No, będziemy się teraz właśnie starali oba mecze wygrać. Mam nadzieję, że nasi podstawowi zawodnicy wrócą do naszego zespołu. No i pokażemy tym zespołom, na co nas stać i spróbujemy wygrać kolejne mecze. Maciej, czy jak myślisz, są w stanie chłopacy awansować do tej drugiej ligi? Myślę, że tak, są w stanie. Na pewno tutaj najważniejszą sprawą będzie dyspozycyjność wszystkich zawodników, tak? Jeżeli przyjdą w pełnym komplecie, zostawią tyle samo serca, co w dniu dzisiejszym, to wynik jest na pewno sprawą otwartą. Większe szanse myślę, że tutaj mają w rywalizacji z drużyną z Przysierska jednak niż z Akropolem, ale oczywiście nie odbieram im żadnych tutaj nadziei, żadnych nie wskazuję na faworyta. Po prostu moim zdaniem no, piłkarsko są lepsi niż drużyna Przesierska, jeżeli chodzi o dorównanie do ekipy Akropolu, no to jeszcze troszeczkę je brakuje. No i na pewno w meczu z Akropolem publiczność będzie też przeciw wam, ponieważ zawsze wiele osób drużyny Akropolu, tutaj kibiców drużyny Akropolu zjawia się na meczach. No i właśnie powiedzcie jeszcze tutaj ostatnie zdanie o tym, czy publiczność potrafi bardziej zmotywować, czy też zdeprymować, jak to wygląda w waszej sytuacji, czy no jeżeli będzie tutaj, nie wiem, pojawi się 100-150 osób, które będzie tutaj głośno krzyczało na Akropol, no to czy potraficie wtedy się wyłączyć i nie myśleć o tej publiczności? Jak najbardziej, potrafimy się wyłączyć, koncentrujemy się na własnej grze, tutaj i grający zawodnicy i ci, co siedzą na ławce chwilowo, którzy mają też za chwilę wejść, podpowiadamy sobie, nie zwracamy uwagi na kibiców, oczywiście te krzyki i oklaski za grę, czy tam za jakiś no, brutalny faul. Oklaski za brutalny faul. Nie, oklaski za ładną grę, krzyk jakiś za jakiś brutalny faul. No, wszystko jest słyszane u nas tutaj uszami, jak gramy, ale no, tak większej uwagi nie zwracamy na to, próbujemy się koncentrować na meczu. Tak jak ktoś jest przy piłce, to widzi przed sobą bramkę i zawodników i ma ciąg do tej bramki. Także myślę, że nawet tak będą kibicować Akropolowi. Postaramy się wygrać. No, w zeszłym roku pokazaliśmy, że potrafimy powalczyć też z Sylą, tak, zespołem z drugiej ligi. No, strzelili nam wtedy w końcowych sekundach bramkę, ale mecz był bardzo zacięty, także myślę, że z Akropolem będzie równie podobny mecz. Tomasz Nowicki, Marcin Wasilewski, Maciej Grodzki. Dziękujemy Państwu za uwagę. Naszymi gośćmi była drużyna Polchemu. Zapraszamy już za tydzień.